kochani, witam was bardzo serdecznie w pierwszym vlogu na moim kanale we wrześniu. Zaczynamy powoli jesień. Wow, pogoda dzisiaj nie jest jakaś taka właśnie, mogę być prześwietlona, nie jest jakaś taka iście jesienna, ale jest słońce, jest troszeczkę chłodno, wczoraj było bardziej chłodno, jest mi strasznie gorąco tutaj w aucie teraz, ale to tak kurczaki na maksa. Nie chcę też, żeby za bardzo było widać, że gadam se do kamery. Pojechałam odebrać paczki. Oczywiście tego zapomniałam nagrać. Chciałam to nagrać, ale oczywiście zapomniałam, jak otwieram paczkomat i odbieram paczki. Zamówiłam dwie paczki z Sinseya, znaczy jedną paczkę z Sinseya i mój świat dziecka. Jak to, jakoś tak, nigdy nie pamiętam, jak to się ten sklep nazywa. A teraz pojechałam do galerii. Kończę, odezwę się do was później, pewnie będę coś wam pokazywać, pewnie w sklepie coś wam pokażę, teraz. Ale teraz po prostu jest mi strasznie gorąco, więc wychodzę i idę na zakupy. Wróciłam do domu, jest po 15. Spędziłam tam w galerii 3 godziny. Bo w ogóle śmiesznie. Ja tam bilet miałam do 14.33, a ja o 14.10 wyszłam z galerii. I sobie dopiero wychodząc przypomniałam, że mam bilet. I takie, czy mi starczy, czy nie? Czy się spóźniłam, czy się nie spóźniłam, bo nie patrzę totalnie na godzinę. Nic. No ale... Maluszek przyszedł. Więc ja? Tak? No. Jesteśmy w mojej kuchni. Tak jak widzicie, no jest w trakcie ogarnienia tutaj cała. Ale pokażę wam, co kupiłam. Zacznijmy od pierwszego miejsca. Jak widzieliście, latałam po różnych sklepach, przymierzałam sobie i tak dalej, i tak dalej. Jedna spodnie w papku były spoczko, ale... Mam te pepko, które nie wiem, czy wam pokazywałam, czy nie pokazywałam. No, nie pokażę. Czekajcie. O, takie szare, takie dzwonowate. I akurat idealnie się tutaj mieszczą na brzuszek. Więc dobra. Dam sobie radę. Tyle. Kupiłam w końcu kolorystycznie. Tak jak chciałam, żeby był. Taką matę. Matę dywan. Dywanik do łazienki. Takiego koloru, jakiego chciałam. Czyli taki pudrowy róż. Podobają mi się właśnie te takie w kuleczkach. Cena ich jego to była 30 zł. I znalazłam również koszyk zamiast tych misek, które były, które prawdopodobnie, jeżeli widzieliście w sprzątaniu łazienki, to tam po prostu miałam dwie miski, a chcę je po prostu zamienić właśnie na taki koszyk. Ogólnie też śmieszna akcja, bo nie byłam pewna, bo ja kupowałam plastikowe pudełka w
babko i musiałam zapłacić za pokrywkę, a tutaj nie musiałam jej płacić, tylko że zostawiłam. To pani się nie zapytała tak śmiesznie po prostu, gdzie zgubiłam pokrywkę, a była po prostu w cenie. Więc dla mnie spoczko i też właśnie różowa. Właśnie chciałam, żeby była różowa po prostu. Łazienka to jest taki mój, moja przestrzeń po prostu jest różowa i koniec, kropka. No i dobra, teraz przenosimy się do wszystkich tych zakupów. Tutaj zapłaciłam 55 zł w Pepco, a w Carrefourze, no i w Biedrze. W Biedrze zapłaciłam 15 coś za trzy rzeczy, a w Carrefourze 125, 126. Coś takiego, 125-126 zł. Pokażę wam, co kupiłam w Biedronce. Kupiłam dwie czekolady mleczne z Magnetica, akurat tutaj. Chciałam Wedla, ale nie było mlecznej, więc wzięłam z Magnetica. Taniej wyszło. I parówki. Tak, parówki do hot dogów na dzisiejszą kolację. Bo w Carrefourze to się nie opłacało, były mniejsze, a droższe, więc po prostu wzięłam w Biedronce, przyjechałam się po drodze do Biedronki. Kupiłam taki soczek, tak na szybko, żeby sobie go wypić, multivitaminę, cytrynka, postawię was na sokowirówce. Po prostu widzicie całą teraz ścianę, którą trzeba też zasłonić, mamy czym. Ale trzeba się za to zabrać. Tam będzie mi po prostu łatwiej pokazywać. O, jak się oprę. Patrzyłam na przecenione produkty z krótką datą ważności, etc. I znalazłam jeden, niestety jeden, ale znalazłam serek z Jacobelli minus 58% za złote 69. Jacobella zbóż, 8 zbóż, brzoskwiniowy. Nic wzięłam, był tylko jeden, więc w ten sposób. Moje ukochane serki, dosłownie ukochane serki, nie wiedziałam, że będą w Carrefourze, bo ja dorwałam ten serek wiejski w Dino, więc jak zobaczyłam, że jest, to wzięłam od razu trzy i to jest z włoszczowej. No to jest taki dobry, Matko Święta, jest przepyszny, więc wzięłam trzy, ponieważ do 9, a nie chciałam brać czterech, bo bałam się, że nie zjem po prostu, a nie chciałam marnować. Wzięłam również z włoszczowej, chciałam spróbować, bo jeżeli serki są takie dobre, to ciekawa jestem właśnie, jak twaróg, po prostu półtłusty, będzie smakował. A jeżeli tak, będzie dobry, to będę go kupować dosłownie. Batonika z Nesquika wzięłam sobie tak na szybko. I tutaj są płatki. Ogólnie szukałam jakichś zamienników cimilisów, bo ostatnio mam jakąś fazę na płatki dosłownie, ale cimilisy są mega drogie, 11 zł za taką samą ilość, za 500 gram. To mi się tak trochę nie opłacało, po prostu, więc znalazłam z Lubeli za 7 zł, za 500 gram. O, takie tutaj cimilisy. Po prostu, więc zobaczymy, jak będą smakować, ale raczej będą tak samo smakowały, bo zamienniki Nesquika, znaczy z Nesquika, z Nestle, z Nesquika, chyba Nesquik to się w ogóle nazywało, takie kuleczki, to też mam zamiennik, więc tani. I wzięłam również, bo dawno też nie jadłam, takich miodowe kółeczka, a tak jak mówię, mam fazę na płatki, dosłownie. Banany, miałam ochotę, tortille dwie, do Bartka, bułeczki maślane, bułeczki mleczne, maślane, wzięłam, też mam fazę ostatnio na serki z Almetki na przykład, ale zauważyłam, że słociaty są tańsze, więc wzięłam słociaty. Wzięłam z czosnkiem, to jest moja ulubiona. No i taka zwykła ze szczypiorkiem i z cebulką. Napój gazowany, woda o smaku limonkowym.
mydło w płynie, żeby nalać. Nie było takich pakowanych w te woreczki takie, więc wzięłam w takiej butelce po prostu zapachu brzoskwini, bo była jakaś konwalia, coś takiego, ale totalnie mech. Budynie. Te są fazy właśnie na budynie, żeby jeść. Wzięłam dwa waniliowe, jeden truskawkowy i idealnie na jesień pieczone jabłko z cynamonem. Bułki do hot dogów z Carrefoura. Chipsy. Bartkowi wzięłam trzy właśnie z Carrefoura. Trzy smaki. Fromaż, papryka i zielona cebulka. A dla siebie mniejszą paczkę z Lejsów. Zielona cebulka. Po prostu dla mnie Lejsy. No i również z Carrefoura. Właśnie tutaj lepiej wychodziło cenowo. Wafelki orzechowe i śmietankowe. No i dwie paczki chusteczek. Bardzo ładne. Takie wakacyjne trochę, że tak to powiem. Opakowanie. No ale dobra, wakacje się skończyły, ale mamy takie chusteczki. Dobra, to teraz trzeba to spakować. Tak, i mój teść pojechał właśnie zaraz po szafki kuchenne, bo nam brakuje tutaj dwóch, kupiliśmy. I w końcu dzisiaj przyszły, ja zapomniałam kartki. Znaczy, też nie wiedziałam, że będą dzisiaj, bo Bartek dostał wiadomość, jak przyjechałam do galerii. A Bartek właśnie do pracy, to dostał właśnie wiadomość, że są szafki do odebrania. Gdybym wiedziała, to akurat bym odebrała, kogoś poprosiła, żeby wsadził mi to do samochodu, bo jestem w ciąży i nie będę nosiła. Ale mój teść pojechał, dziękuję. Więc teraz trzeba to spakować i zjeść coś na obiad. No. A jeszcze mam te dwie paczki. Tylko tak się zastanawiam, czy ten vlog pokaże się po nagraniu wyprawki, czy nie, bo ja dzisiaj zmierzam nagrać tą wyprawkę, więc chyba zrobię tak, że po wyprawce to zrzucę tego vloga, a po prostu wam tutaj pokażę, rozpakuję tą paczkę i tyle, ale najpierw pochowam. Obiad mistrzów. Na pewno kanapki z szynką i ze szczypiorkiem, gołąbek, o którym nie wiedziałam, jak robiłam kanapki i mój serek wiejski. Życzcie mi smacznego. Dobra, otwórzmy sobie dwie paczki. Myślę, żeby najpierw otworzyć się tą z Sinseja, Saruncia. Jak się prosi o uwagę trochę. No tu nożyczki, otwórzmy sobie. I do spania. Ona jest ciążowa. Stricte ciążowa. Ale w sumie może być też taka normalna. Po prostu było dla mam maternity o Sinsay. Mega mi się to podoba, że Sinsay i nie wiem czemu tutaj ceny są zasłonięte. Nie kumam. Na takie procedury. A i to. Myślę, fajnie, że marki, na przykład jak Sinsay i H&M i chyba Reserved wprowadziły właśnie dział maternity. Tylko szkoda, że to w sklepach tego nie ma po prostu. Jedynie co to w H&M widziałam na targówku. O, ale nie we wszystkich, nie tutaj. Tutaj na przykład nie było w H&M-ie nic takiego właśnie ciążowego. Ta paczka, na którą bardzo czekałam. Wyciągnę. Tak, mamy tutaj organizer na łyżeczko. Biały organizer 60 na 60. Uznałam, że taki właśnie organizer na łyżeczko tutaj nam się przyda, ponieważ rano będę sobie ogarniała pieluchy, kosmetyki, takie szybkie właśnie do przewijania, żebym tego nie szukała po szafkach, tylko właśnie, żeby
do przywijania było wszystko tutaj, przed ubranko, jakieś piżamki, coś tutaj, ewentualnie też będzie jego na szybko, po prostu pieluszka tetrowa, etc., żeby to było blisko nas, a nie aż właśnie szukać gdzieś. Więc zwykły biały, bo będzie pasowo po prostu. Mamy białe prześcieradło i tą białe tutaj elementy, więc biały organizer po prostu nam się bardziej podobał. Okej, dobra, one są zapakowane w ten sposób, znaczy po prostu wrzucone. Okej, myślałam, że będą bardziej zapakowane. Pieluszki tetrowe, 10 sztuk pieluszek tetrowych. No i dobra, one są. On jest zakończony. Czyli szkoda, że nie jest szyty. To jedyny minus. Taki rozmiar w ogóle wzięłam, bo nie wiedziałam na jaki rozmiar, ale no w sumie to będzie pieluszka taka tetrowa, zwykła, to myślę, że taki prostokątny będzie ok, w razie czego będziemy kupować. Tutaj jest w ten sposób zakończone. Tutaj no jest zakończone, to nie jest tak, że obcięty po prostu materiał, więc chociaż tyle. Tylko wiadomo, że to trzeba wyprać. No i mam takich 10 pieluszek tetrowych. Pudełeczko na smoczek. Światło. Pudełeczko na smoczek z Canpol Baby. 0 miesiąca plus. No wiadomo, na smoczki. O, twórzmy sobie. No, dobra. Czyli żeby sobie na przykład gdzieś go powiesić, ewentualnie. I smoczki się tutaj zmieszczą. Fajnie, że to się tak po prostu otwiera i zamyka. Ale mi się to podoba. No i widzę po prostu ile tych smoczków mam. Czy mam smoczek, czy nie mam smoczka w opakowaniu. Bo niektóre są po prostu takie totalnie, że nie widać w środku, a chciałam, żeby właśnie było wyraźnie, żebym wiedziała ewentualnie, czy mam schowany smoczek, czy nie mam schowanego smoczka. A, takie, spojrzałam tak, takie, co to jest, coś puste. Nie, to są na sutniki, po prostu osłonki na piersi, na sutniki, ja to tak nazywam. Nie wiem czemu. Osłonki na piersi. Nie skumałam, bo tak włożone, a to jest takie cieniutkie. Okej, dobra. Okej, czyli w ten sposób to wygląda. Są z Lovi, bo mamy buteleczkę też z Lovi. Mamy butelkę z Lovi? Nie, nie mamy butelki z Lovi. Dobra. Kupiliśmy jednak troszeczkę inną, bo w laktatorze po prostu są butelki. W razie W kupimy butelkę, ale smoczki mamy z Lovi. O właśnie. Pamiętam, że coś mamy z Lovi. O, w ten sposób. I tu drugi. Termoforek. Testek wiśni. Taki wzór. Wzięłam. No i też to wykorzystane też ewentualnie będzie dla mnie. Na bóle brzucha, skurcze u dzieci, u niemowlaku, poprawia krążenie krwi, działa relaksacyjnie, rozgrzewa piersi matki krmiących, bóle macice, bóle menstruacyjne, właśnie tak działa jak taki termofor, bóle mięśni, stawu, bóle kręgosłupa, gruntowne bóle głowy, na zimno, na przykład lekkie poparzenia, migreny, guzy, ukąszenia owadów. Więc nie tylko dzidzia będzie miała z tego właśnie jakiś pożyczek, ale również i my. No, pachnie to tak. Okej, czyli mam tego nie prać, tylko po prostu tak o. No, ale będziemy korzystać i sprawdzać, co to jest bawełna. No, śmiesznie, że są tak. I pachnie. Właśnie wiśnią. Idzie pestkami z wiśni, na którą czekałam i chciałam troszeczkę inne te rzeczy z tego, ale uznałam, że będzie tylko właśnie to. Pielucha muślinowa. Jedyna pielucha muślinowa, bo tamte są tetrowe, które mam.
A to jest muszynowe po prostu. I nie będę używać tego jak rakstyk do pieluchy, żeby coś wytrzeć, położyć dziecko, tylko to będzie działało dla mnie jako kocyk taki otulacz. Po prostu. Duże. To są sowy? No tak, to są malutkie sowy. O, ale w ten sposób to wygląda. Jak jest zakończone? Tak jakbym chciała, żeby zakończone były też tamte. Czyli zawijane końce i zszyta po prostu, żeby to się nie wyrywało. Ale jest naprawdę bardzo duży. Ten kocyk, naprawdę, znaczy kocyk, no ta pielucha. Więc no właśnie będzie jako taki kocyk gdzieś na przykład tutaj będzie z nami spała. Albo gdzieś tam leżała. To po prostu, żeby ją przykryć takim kocykiem. I żeby nie było jej jakoś tak super zimno, a jednocześnie, żeby było przewiewnie. Zaczęłam nagrywać odcinek wyprawki. Jest tutaj dość sporo tych rzeczy. Tu wózek, tu wszystko. Odcinek ma prawie 45 minut ciągłego gadania. Po prostu, aż mi się teraz spać chce. Ale chcę jeszcze nagrać odcinek z wyprawki dla mamy. Fajnie. Ale z tym pójdzie nieco szybciej. Zgadza się. Z tym pójdzie nieco szybciej. No to teraz najgorsza część nagrywania odcinka. Trzeba to ogarnąć ponownie. Tutaj również. Łóżko posprzątane, wszystko tutaj ogarnięte oprócz tego. Próbowałam chrupków i mam wrażenie, że są lepsze troszeczkę od oryginału. Szczególnie te kółeczka. Nie czy słyszeliście mnie. Szczególnie te kółeczka są o wiele lepsze. Tamte ciminisy, nie wiem jak to nazywa, ciminisy, są cieńsze, ale smakują tak samo. Nawet właśnie tak jak mówię, troszeczkę lepiej. Jest tutaj już wszystko ogarnięte w końcu. I teraz muszę tylko czekać na męża, aż wróci i będziemy robić kolację, czyli hot dogi, tak jak wcześniej mówiłam. Nawet nie wiem, ile widzę tego vloga. W ogóle mało co gadam. Znaczy nie, dużo gadam, mało pokazuję. Ale nie wiem, no taka jakaś sklejka. Jeszcze wczoraj nagrywam odcinek na tą sobotę. Top 6 moich ulubionych książek. Czytam moje ulubione książki, już nie wiem jak ja to nazwę. Nie jestem jakoś tak super, super zadowolona z tego filmu, ale no nie mam co wrzucić. Więc muszę to zmontować jutro i to wrzucić. Tak samo tak, nagrałam Stres Double, jak widzieliście. Widzieliście Stres Double, jak grałam. Nagrałam odcinek. Obraz. Ale nie włączyłam sobie przycisku tutaj z fokusa i nie nagrał mi się dźwięk. Więc szkoda, bo to się była fajna i troszeczkę no, zadania fabularne, nowy wyścig, etc. No ale trudno, już za tydzień to nagram. Będę miała, mam nagrane, jakiś czas temu nagrałam z The Sims 4. To po prostu w piątek będzie The Sims 4. Tylko muszę się zabrać za montaż i jutro w czwartek pojawi się druga część, znaczy czwarta część aktualizacji tej z fabułą. Strasznie długo to wtedy zajęło nagrywanie mi. No ale wystarczy przygotować właśnie te dwa filmy i przygotowywać filmy na
przyszły tydzień, znaczy przygotowywać film na środę i na piątek, teoretycznie film, znaczy na sobotę i na środę, teoretycznie film mam z wyprawki. Witam. Ajajajaj. Gdzie maluchu? No właśnie. Tak. Witamy. I kolejny dzień. Chciałabym się z wami pożegnać już w tym vlogu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie opyczki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. Piszcie komentarze. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!